sytuacja. Kurczę, odkryłem, że żadnej pompki nie mam sprawnej. Więc szybka akcja, wjazd na stację. Jedną, drugą. Się okazało, że jest tylko takie coś. Taka pompeczka jest. No oczywiście pytam panią, jak to na stacji, czy ona ma gwarancję. A ona zdziwiona, że zadałem takie pytanie. To jest stacja benzynowa. Ale na szczęście dostałem paragon. A to jest podstawą do reklamacji. Haha. No mam nadzieję, że to będzie sprawne. Dobra, otwieram, zobaczymy, co to w ogóle jest. Zobaczmy, co to takiego jest. Czy to w ogóle warte jest? Czy cokolwiek jest? Tam. Wyciągamy pudełeczko na dół. Tu mam paragon, sobie od razu wróciłem. O. Tak. Jest paragon. Sorry, to jest paragon. O, to malutkie to jest paragon. A to coś to było potwierdzenie płatnością dokonaną kartą. Dobra, podaję to na półkę. Niech sobie tam czeka. Zobaczmy, co my tu mamy. Cyk. Jaka to rebusia. Mam nadzieję, że to coś w ogóle będzie warte czegoś. Mam do nakupowania dzisiaj 4 półka. O! Dobra, odsuńmy teraz to. Tyle. Co my tu mamy? W magicznej policzce znajduje się coś niebieskiego. Pompka. Mam nadzieję, że pompuje. Bo nie miałem gdzie sprawdzić. Od razu do domu, daleko nie mam. Jakby co, to się będziemy wracać. Tere, pere. Ha! Jest jakaś magiczna paska. No, paska, bo dobra. Otwieram magiczny piórnik. Pam, 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 pam. O, no nie wiem chyba. Już nie mam, ale mam. Otwierzony. Dobra, paska na bok. Utylizacja. Przewód jest bardzo, bardzo fajny. Zobaczcie, tu taki ma momencik, bo tu już mam ciemno. O, fajna sprawa. Nie żadna jakaś żabka, zapinka, coś w tym stylu, dociskowa, normalnie gwint wkręcamy. O, o chyba wkręciłem nawet gdzieś do kogoś. Nie, wydawało się. Dobra, mniejsza z tym, przewód na powietrze jest. O, przewód do prądu, niebywale cienki. Strasznie cieniutki ten przewód. No dobrze, no, może wystarczy. W końcu paragon jest podstawą do reklamacji. Abym nie musiał, bo mi się nie chce. Nie, jeszcze nie zdejmujemy foliki z ekranu. Zobaczmy, czy ona w ogóle działa. Trochę ciemno, ale nic nie szkodzi. Podłączamy na ten przewód od powietrza. Nakręćmy, o to tu chodzi. Syć. Dobra. A wtyczkę trzeba włożyć. Tą wtyczkę trzeba włożyć w miasto zapalniczkowe. Tam też. Teraz tutaj na dole jest wtyczek. Zobaczmy, jak on działa. Tu jest taki włącznik. No i jedziemy. O, jak poważnie brzęczy.
kierownica nie działa. Ja pierdolę. Wejście złoty.
ale chyba odpalę silnik.